Mam powiedzieć o Maryi teraz i o naszej relacji z Maryi na zakończenie seminarium. To jest plan Ojca Józefa, że Matka Boża jest w tym 10-tygodniowym seminarium na końcu jako ta, która dalej prowadzi człowieka duchowego. Człowieka, który współpracuje z Duchem Świętym, Maryja prowadzi w bezpieczny sposób. Dlatego nasza wspólnota jest zawierzona Matce Bożej i wszystkie grupy, które powstają z mocnych w duchu, z centrum tej działalności całej, są też zawierzone Matce Bożej. Po przyjęciu Ducha Świętego, Maryja też to doświadczyła, tego co my, tak, przyjęcia Ducha Świętego i to nie raz. I my też w większości już nie raz tego doświadczyliśmy. I sytuacja w Wieczerniku była taka, że Maryja była osobą zorientowaną, co się ma wydarzyć. Czyli wszyscy czekali na zesłanie Ducha Świętego, ale była jedna osoba, która wiedziała o Zokamanu. Bo to się już wydarzyło i ona to przeżyła. Apostołowie nie. I w tym wszystkim, w takim doświadczeniu jest uniżoną, pokorną służebnicą Pana. I dzisiaj będzie wiele wątków, no bo z Marią jest wiele wątków. Pierwsza rzecz, którą chcę wydobyć, to jest to, że jak modlimy się o wylanie darów Ducha Świętego, większość z nas nie modliła się o to pierwszy raz, bo to już było w życiu. Wtedy mamy się uczyć od Maryi tej postawy, jak ona gromadzi uczniów na modlitwie o przyjęcie Ducha Świętego. Jak ich przygotowuje do tego, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało. We wszystkich ikonografiach od samego początku chrześcijaństwa zesłanie Ducha Świętego na środku jest Maryja i dookoła niej wszyscy pozostali. I zstępuje Duch Święty. Mówią też Dzieje Apostolskie, że zgromadzeni byli z Maryją w Wieczerniku, że ona tam była. Ona była w stanie rozpoznać, czy to jest prawdziwe, to co się dzieje, bo miała do czego odnieść. Czasem jest tak, że nie mamy do czego odnieść, trzeba pytać, albo pytać Maryję, z nią o tym rozmawiać. Ale postawa uniżenia przy przyjmowaniu Ducha Świętego to jest to, czego nas uczy Matka Święta, która, gdy już wiem, a proszę o więcej, o nowe, uczę się od Maryi. Dalej myślę, że warto byłoby przy Matce Bożej powiedzieć o tym, jaką ona ma postawę wobec przyjęcia Ducha Świętego. To pierwsze przyjęcie, czyli Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, zwiastowanie, to był normalny dzień u Matki Bożej. Nie jakiś niezwykły, nie na rekolekcjach w milczeniu, nie w czasie seminarium, tylko normalny dzień, pranie, pomoc, jakieś prace. Normalność, w której słucham i czekam, bo przyjście objawienia Bożego, ile razy my też mamy jakieś słowo w głowie, ale za chwilę jest, nie mam czasu, już muszę iść, nie mogę dalej słuchać. Może na adoracji coś się dzieje, ale ja już muszę wyjść. I mamy coś takiego, jakąś niecierpliwość, której w Maryi nie było na tyle, że w codzienności mogła usłyszeć, to mówi do niej teraz Pan. I ta gotowość na przyjęcie Ducha Świętego, nieustanne przyjmowanie Ducha Świętego, to jest też cecha ucznia Maryi, człowieka, który jest z nią, jest blisko niej. Ona nas do tego przygotowuje, żeby stawać w uniżeniu, a jednocześnie być zasłuchanym, co dzisiaj mówi Pan. Czyli ja chcę współpracować z Duchem Świętym, Duch Święty przychodzi nie przez Maryję, to nie o to chodzi. Tak, on przychodzi jako Bóg, bo Duch Święty jest Bogiem. Ale od Maryi możemy się uczyć, tak stawaj, w takiej postawie. A gdy przyjąłeś już Ducha Świętego, bądź tak uniżony jak ona. A znowu, jak ona była uniżona, możemy popatrzeć od narodzenia Pana Jezusa po krzyż i później zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Gdzie ona tam jest? To jest w cieniu. Ta, która posiadła mądrość obecności Bożej, potrafi być w cieniu. Nie jest w cieniu, gdy jest problem. To jest ciekawe, że jak się pojawiają problemy, czyli zasadniczo wszyscy się wycofują, to Maryja pojawia się. Pojawia się, gdy brakuje wina, pojawia się, gdy mówią, że Jezus jest obłąkany
i pojawia się, kiedy jest na krzyżu. Czyli dezercja ogólnie wszystkich, a ona się pojawia. Kto był z nią blisko, ten stanął pod krzyżem. I znowu kolejna rzecz. Dzięki Maryi, jeżeli apostołowie nie mieli potem drugiej okazji stanąć pod krzyżem. Dobrze, przyjęli męczeństwo, ale już krzyż się nie powtórzył. To, żeby stanąć przy Panu Jezusie. I w naszym życiu no, też mamy tendencję, żeby od krzyża uciekać. Bo krzyż to jest miłość i miłosierdzie. Ile razy musimy sobie powiedzieć, dzisiaj nie wyciągnę ręki, spróbuję jutro. Może, może za tydzień. Muszę to przepracować, bo za dużo mnie to kosztuje. No to jest to, że nie idę pod krzyż, bo to jest ten moment teraz i Maryję, którą tyle to kosztowało, czy kobieta pełna Ducha Świętego staje pod krzyżem. Nie mamy motywów Jana. No, może to był umiłowany uczeń Jezusa. Jak Jezus ma umiłowanego ucznia, to mama też na to reaguje i go ciągnie we właściwe miejsce. I to jest, będziesz przy Maryi, ona nas postawi w takim miejscu, gdzie będzie cierpienie. Gdzieś jest, ale ona jest z nami wtedy i pomaga to przeżyć. Dalej Maryja jest osobą, która... O Maryję są często spory. Tak, od samego początku Kościoła, kiedy w III wieku była sprawa, czy wolno mówić Matka Boża, czy lepiej mówić Matka Chrystusa. Od samego początku. Ale Kościół co wiek, gdy jakiś spór się pojawiał, to oficjalnym nauczaniem wyjaśniał sprawę. I wyjaśniał sprawę. Więc ta sprawa też była wyjaśniona, że w III wieku mówimy Matka Boża i tego się trzymamy. To nie jest, że ktoś tam powiedział, tylko wszyscy biskupi się zjechali, żeby to zapytać, co myślimy. I takie spory o Matkę Bożą dalej są. Ale to są spory bardzo często ambicjonalne, czyli odwrotność Maryi. Tam, gdzie jest jakaś moja mądrość, w której się muszę jakoś wyskoczyć i pokazać, zaistnieć i wtedy będę mówił coś przeciwko niej. Natomiast Maryja jest tą, która uczy pokory, uczy uniżenia. I nawet jeśli gdzieś będziemy odskakiwać, bo to nie znaczy, że uczniowie Jezusa nie popełniają błędów, Maryi nie popełniają błędów. Popełniają, tylko ona gdzieś sprowadza. Ona sprowadza przez różaniec, który się bierze i powtarzam tę prostą modlitwę. Ona gdzieś sprowadza do uniżenia. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to bliskość Maryi z Jezusem. To jest bliskość, której my się możemy od Maryi uczyć przez to, że Maryja miała Jezusa w sobie. Tak jak kobieta ma dziecko. I to związanie kobiety z dzieckiem, które tam się potem odrywa i to lata mija i czasem po 40 się jeszcze nie oderwało. Jezus nie dożył 40, tak? Więc, ale ta bliskość od samego początku jest tak duża, że to jest ta sama krew, to samo ciało. U Maryi i u Jezusa. To nie znaczy, że Maryja się stała przez to Bogiem, ale ta bliskość z Bogiem jest tak wielka, większa niż u aniołów, u Maryi. Dlatego została tak przez Jezusa wywyższona. Ale tej bliskości, do tej bliskości my jesteśmy powołani. I nie jesteśmy jej w stanie sami opanować, czy ją zrozumieć. To, że Jezus, że Duch Święty przenika nas, że wypełnia każdą komórkę, że jest z nami, jak idziemy gdziekolwiek. To tego się uczymy od Maryi. Czyli możemy to przeżywać na jej wzór. Bo nie mamy innego odpowiednika. Nie mamy innego wzoru. Maryja to przeżyła, że Jezus był jej ciałem i jej krwią. I to się dzieje dzięki łasce Ducha Świętego. I na nas tak samo Duch Święty wstępuje. I też mamy tak przeżywać wiarę, jak ona. Maryja tego chce. Ale jednocześnie no, ten wzór jest w niej, gdzie to by się działo fizycznie. Mamy to fizycznie w Komunii Świętej. Ale zawsze to jest ta fizyczność realna, całkowita, a u Maryi jest doskonalsza. Tak, u Maryi to się zadziało w ten sposób takiej jedności, jak to jest u kobiety z dzieckiem. I na pewno słyszeliście o czymś takim jak zawierzenie się Maryi.
oddanie się Maryi, to za każdym razem jest to oddanie się Jezusowi w Maryi. Że od niej się tego chcę uczyć. Jezusowi w Maryi. Od poczęcia po bycie pod krzyżem, potem w zmartwychwstaniu, w zesłaniu Ducha Świętego. Centralnie jest Maryja tą, która pierwsza czeka. Ale to zawierzenie, bo będziemy ten, powiemy takie zawierzenie też dzisiaj, żeby się powierzyć Maryi. U nas to się dzieje w pierwsze soboty miesiąca. Od jakiegoś czasu się przygotowujemy przez 3-4 tygodnie wcześniej i jest takie osobiste zawierzenie Maryi. Ale gdyby ktoś, zachęcam, żeby to robić często, ale za każdym razem przyświeca nam, zawierzam się Jezusowi w niej. Jezusowi w niej. Czyli to nie jest nasze oddanie się Maryi samej. Ona jest zjednoczona z Jezusem. I to zjednoczenie jest, tak jak mówi teologia, zresztą nie tylko teologia, patrzymy na Apokalipsę, ona jest wywyższona nad aniołami przez tę jedność, którą miała z Jezusem, Jezus w niej, której nie mają aniołowie. Mogą oglądać twarzą w twarz Boga. Stoją przed Nim, bronią Jego tronu, ale nie mają tej jedności, którą miała Matka Święta. Że ciało boskie jest jej ciałem i krew boska jest jej krwią. A jednocześnie ona pozostaje człowiekiem. Tak jak Jezus stał się człowiekiem. Zachęcam was do przyjaźni z Matką Świętą. Zachęcam, jak widzicie, że boję się czegoś, czy nawet duchowo chciałbym więcej. Gromadź się przy niej. Ona, Maria jest tą, która potrafi tańczyć, potrafi uwielbiać, potrafi gotować, o wino zadba. To są cechy Maryi. Potrafi słuchać, być pełną Ducha Świętego i potrafi być pod krzyżem. I potrafi gromadzić uczniów, którzy byli rozproszeni. Tych 120, co zebrała w Wieczerniku, gromadzą się, ona ich łączy. I tym jest Matka Boża. Jeżeli gdzieś w którymś momencie usłyszałeś, o, to ja tego mi brakuje. Zwracaj się do niej, żeby być uniżonym, a jednocześnie doświadczać wielkości, wywyższenia przez Boga. Bo to jest ona. Dzisiaj Ania wcześniej poprosiła mnie, żebym dzisiaj powiedziała króciutko moje świadectwo z relacji z Matką Bożą. Jestem maksymalnie zestresowana, bo temat jest najważniejszy w życiu, ale dobrze. Więc moja droga do Matki Bożej była bardzo kręta. Najpierw to było tak, że nazwałabym ten rozdział Maryja równa się historia, a więc nic, co mnie dotyczy. Czyli modlitwy tak, ale nie poruszało nic mojego serca. Matka Boża nie była dla mnie osobą, tylko historią. I potem drugi etap w moim życiu to był bunt. I on był związany z takim mocnym starciem się w moim liceum między Kościołem katolickim, a jednym ze zborów, gdzie wiadomo, Matka Boża była tą kością niezgody i dziękuję Panu, że powiedzmy nie przeszłam wtedy do tego zboru, chociaż z mojej klasy przeszło 6 osób, a z całej szkoły ponad 20. Natomiast to, co we mnie się stało, to bunt wobec Matki Bożej. I to było tak, że jak w kościele zaczynała się pieśń lub modlitwa do Matki Bożej, to ja wyglądałam jak kij, który połknął szczotkę. Po prostu podwójna sztywność i ostentacyjne niemodlenie się, ostentacyjne nieśpiewanie do Matki Bożej, mimo że jestem w kościele katolickim. Trzeci etap mojej drogi do Matki Bożej to jest cud. A mianowicie ja, która połknęłam kij będąc szczotką lub odwrotnie, co do Matki Bożej, pojechałam na rekolekcję rycerstwa niepokalanej. To się w głowie nie mieści. Gdyby nie mój taki fantastyczny przyjaciel franciszkanin, no w tamtym czasie lat ponad 70, w obecnym prawie 90, on mnie po prostu tam zabrał. On mieszkał i mieszka w Niepokalanowie i mnie tam zabrał i koniec. I pojechałam i całe te rekolekcje to był bunt, walka, gniew. No po prostu dali mi do czytania pisma świętego Maksymiliana i co przerzucałam stronę, to myślałam, że się bardziej wścieknę, bo tam było ciągle o Matce Bożej. Niepokalana to, niepokalana tamto. No mówię, Boże, coś może o Jezusie, a tu niepokalana to, niepokalana tamto. I
To była straszna, straszna, straszna walka, która się zakończyła kolejnym cudem, to jest nie do wiary, że ja zostałam rycerką niepokalanej. Mam tutaj medalik, który bardzo kocham. No w każdym razie cud. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ani dlaczego tam pojechałam, ani dlaczego się zawierzyłam Matce Bożej w rycerstwie niepokalanej. Następny etap to był różaniec. Pamiętam do dzisiaj moment, w którym podeszłam w mojej kuchni do lady, na której leżał różaniec. Pomyślałam sobie, to jest obcy element. To jest jakiś obcy element w tym domu, w moim życiu. I pamiętam do dzisiaj, jak wzięłam po raz pierwszy w życiu różaniec. Pani Ela, tutaj moja mama, czyli coś chce dodać, ale to później. Bo ja zaraz o tobie, mamusiu, powiem, ja tego nie ominę. W każdym bądź razie pamiętam, jak wzięłam ten różaniec i naprawdę, słuchajcie, to doświadczenie obcego elementu, że jest mi to obce. I taka decyzja, że ja to biorę, że ja spróbuję. I tutaj będzie o mojej kochanej mamie. Zaczęłyśmy razem mówić różaniec, ale ze śmiechu nie mogłyśmy, bo to było tak nienaturalne dla nas. To był tak obcy element. To był dom religijny, kochający się, ale nie było w nim różańca do tamtego momentu. I pamiętam, jak się przełamywałyśmy, mamo, powiem to, w pewnym momencie ja musiałam mówić w kuchni, mama w pokoju, żeby na siebie nie patrzeć, żeby przejść. Ale przeszłyśmy to teraz, jak się widzimy, to się zawsze modlimy razem na różańcu. Każdego, kto jest u nas w domu, czy w podróży, wciągamy w tę modlitwę. To nie tylko nie jest obcy element, ale noszę taki różaniec na ręku. Jak go zgubiłam rok temu, to się popłakałam, ale go znalazłam. No i ostatni element tego świadectwa to jest właśnie oddanie się w niewolę Matce Bożej. Byłam na rekolekcjach, na których dokonałam tego i od tamtego momentu zaczęły się dziać wielkie cuda duchowe w moim życiu, o których nie będę tutaj opowiadać. To jest nasz słodki sekret z Matką Bożą. Natomiast rzeczy, które były niemożliwe dla mnie od momentu, kiedy powiedziałam: Maryjo, po prostu cała jestem Twoja, rób co chcesz. Zaczęły się dziać we mnie samej wielkie cuda i zakończę może takimi dwoma obrazami. Jeden to jest to, co powiedział święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. On jest właśnie człowiekiem, który zaproponował zawierzenie się Matce Bożej w niewolę. Powiedział tak: porównam modlitwę do Matki Bożej do sługi, który idzie do królowej i mówi: królowo, ja mam jabłko dla króla, to jest ta moja modlitwa, tylko że ono trochę zgniło. Czy ty byś mogła zanieść królowi, bo od ciebie to on wszystko weźmie. I to jest, naprawdę wierzcie mi, że ja często jak czuję, że na modlitwie jestem po prostu, nie wiem, na Karaibach czy w Honolulu, nie mogę wrócić, ciągle mi te myśli uciekają, to mówię na początku: Maryjo, zanieś to zgniłe jabłuszko Panu Bogu. Tę moją modlitwę, która jest po prostu no, po ludzku czy po Bożemu nijaka, ale ja taką, jaką mam, oddaję. To jest jeden obraz, który chcę wam dać, a drugi to jest obraz... Może znacie Matki Bożej z 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie. To jest fantastyczny obraz, którym dzisiaj żyje cały dzień. Jest to Maryja, która idzie w nocy, niesie światło, świece, a wokół niej jest pełno wilków. To jest niezwykły obraz, ponieważ on pokazuje prawdę o Maryi. To ona niesie i to, że są te wilki, można powiedzieć, że jest bez znaczenia, bo żaden jej nie ruszy. One sobie tam mogą być. I co z tego? Znaczy szkoda, że są, ale ona, także warto Matce Bożej oddać to światło i powiedzieć: ty, w tych ciemnościach, w których czasem się znajduje, w tych zagrożeniach, w tych pokuszeniach, w tych cwaniactwach wilkowych, ty nieś to światło, bo tylko dzięki tobie doniesiemy je razem. Chwała Panu.